Profilaktyka wokół nas. Bieg przeciw uzależnieniom. To trzeci już piknik profilaktyczny w Białogardzie. Imprezę zorganizował zespół szkół ponadgimnazjalnych. To już jest nasza cykliczna impreza, ale w tym roku jest jeszcze bardziej rozszerzona, ponieważ nasza impreza odbyła się dzisiaj najpierw biegiem ulicami miasta Białogardu. Uczniowie z miasta i powiatu białogardzkiego, ze wszystkich szkół mieli możliwość pobiec dzisiaj w takim biegu przeciw uzależnieniom. Pokazać, że można aktywnie spędzać swój wolny czas bez uzależnień, bez nałogów. I to chcemy właśnie wpajać i wspierać naszym uczniom, właśnie tego typu propagować dobre, pozytywne rzeczy. Można tutaj spotkać się z innymi ludźmi z innych szkół, można się zapoznać, no i na pewno spędzać czas na świeżym powietrzu. Tak, można się właśnie bawić. Ja na przykład tutaj spotkałam swoją przyjaciółkę sprzed 4 lat. Jest bardzo fajnie, biegłam i to jest takie niesamowite uczucie, jak się dobiegnie do tej mety. Nieważne, czy jest się pierwszym, czy ostatnim, ale ważne jest to, że się dobiegło. I dla mnie to było bardzo duże osiągnięcie, że przebiegłam to i było super. I wydaje mi się, że taka forma spędzania czasu jest naprawdę fajna. I chyba lepiej spędzić czas tak, niż po prostu, nie wiem, przed komputerem albo przed telewizorem. Piknik tradycyjnie wspomagała białogardzka policja. Czuwaliśmy nad bezpieczeństwem osób, które brały udział w biegu. Było to około 260 osób. Do udziału w zabezpieczeniu poprosiliśmy również Straż Pożarną, Ochotniczą Straż Pożarną z Kościernicy. Również pomagał nam WOPR, za co bardzo dziękujemy. Jeśli chodzi o uzależnienia, to niestety jest to problem młodzieży, z którą młodzież akurat w tym wieku dorastających najczęściej się spotyka, ponieważ chcą wszystkiego spróbować. Natomiast te imprezy pokazują, że nie warto jest tracić młodości na takie rzeczy, że można ten wolny czas inaczej spędzać. I właśnie dzisiaj przez tą imprezę, przez ten bieg wspólny chcieliśmy to pokazać. A o jakie dokładnie chodzi uzależnienia? Na przykład palenie papierosów, picie alkoholu. Ale też wydaje mi się, że uzależnieniem jest granie właśnie na komputerze. To też jest uzależnienie w jakimś tam sensie. I wydaje mi się, że taka forma spędzania czasu też przed tym uzależnieniem trochę jakby chroni, no nie wiem, tak oderwie nas od tego komputera. Dla uczestników imprezy wystąpiły m.in. dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury. Zachęcamy wszystkich do takiego spędzania wolnego czasu. Tak.